Wcale nie tak dawno temu, jeśli chciałeś kupić Fiata Tipo, musiałeś iść na pewne kompromisy. Wiedziałeś, że ten samochód będzie średnio zrobiony, średnio spasowany, materiały po prostu nie będą najwyższej jakości. Wiedziałeś, że ten samochód nie będzie za szybki, będzie jeździł tak sobie, ale byłeś pewny, że ten samochód będzie tani. Dzisiaj Fiat Tipo ani nie jest źle zrobiony, ani nie jeździ słabo, ani nie jest źle wyciszony, ale nie jest już tani. Jaki zatem jest nowy Fiat Tipo? Zapraszam na test. A więc Tipo, czyli jeden z niewielu modeli Fiata, jakie w ogóle możemy jeszcze kupić w salonie tej marki. Przy czym samochód, który powinien być najpopularniejszy nie tylko w marce, ale w ogóle w swoim segmencie. Czemu? Wiadomo, każdy myśli Fiat Tipo, niska cena. Ale standardowo zacznijmy sobie od tego, co w Tipo możemy znaleźć pod maską i tutaj. Nie ma tego dużo, ponieważ to są trzy warianty, także wybór jest dość prosty. Mamy trzycylindrowy, litrowy silnik o mocy 100 koni mechanicznych. Dalej 1.6 diesel o mocy 130 koni mechanicznych. To jest silnik czterocylindrowy. Gama jednostek zamyka hybryda, to jest 1.5, również o mocy 130 koni mechanicznych. To, co musicie wiedzieć koniecznie, to tak. Podstawowa jednostka litrowa ma 5-biegową skrzynię manualną i to jest jedyna opcja. Diesel ma 6-biegową skrzynię manualną i to jest również jedyna opcja. A jeśli ktoś chce automat, to już musi zdecydować się na hybrydę i tutaj mamy 7-stopniową skrzynię automatyczną DCT. Także podsumowując, jeśli chcecie automat, no to będziecie mieli Tipo hybrydowe. I teraz co ważne, Tipo możemy dostać jako hatchbacka i jako kombi. Ja do testu otrzymałem oczywiście wersję kombi. I jeszcze jeden wariant, który możemy sobie, że tak powiem, dorzucić, to wersja cross, czyli konkretnie takie Tipo, jakie dostałem do testu. 1.6 diesel, kombi, Tipo cross. Do tego, czym jest wersja cross, oczywiście sobie jeszcze przejdziemy, ale jak już zaczęliśmy od danych na papierze, to jeszcze dwie rzeczy. Właśnie na papierze do 100 km na godzinę Tipo rozpędza się samo kombi 10,1 sekundy, wersja kombi cross 10,9 sekundy. To nie brzmi dumnie, ale co jest najważniejsze w dieslu? Oczywiście moment obrotowy i jest to 320 Nm. I tak naprawdę myślę, że to powinno Wam powiedzieć wszystko. Jeśli boicie się, że 130 koni do kombi, do wersji cross nie wystarczy i będziecie się z tym samochodem męczyli, to oczywiście to się może nie przyda do startów, tak jak teraz chciałbym szybciej ruszyć, ale umówmy się, ten samochód nie służy do szybkiego startowania, a to, co jest najważniejsze, czyli wysoki moment w trakcie normalnej jazdy, czy to na trasie, czy to w mieście, czy gdziekolwiek, przekłada się na to, że wydaje Wam się, że ten samochód nie ma 10,9 do setki, tylko ma 8,9. Dzięki temu, już mocno skracając i mówiąc to w kilku słowach, ten samochód sprawia wrażenie naprawdę dynamicznego samochodu i po prostu niczego mu nie brakuje właśnie w kwestii dynamiki. Nie wiem, jak jeździ 1.0, nie miałem go jeszcze do testu i muszę w tym momencie powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ja bardzo dawno nie jeździłem Fiatem. Co prawda mam na kanale test 500, ale to jest troszkę inny samochód, mocno nietypowy, nie chcę w to wnikać. Nie jest to taki typowy reprezentant, przynajmniej w mojej głowie, Fiata. A z czym do tej pory kojarzył mi się Fiat? Z samochodami niedrogimi, czasem nawet ładnymi, słabo zrobionymi, słabo wykończonymi, ze słabymi materiałami, średnio jeżdżącymi. Ogólnie dużo rzeczy było takich, tak jak zacząłem ten film, czyli musieliśmy iść na kompromis albo po prostu pewne rzeczy zaakceptować, ale dostawaliśmy samochód niedrogi. Właśnie takie było Tipo. I z dokładnie takim nastawieniem ja pojechałem odebrać ten samochód do parku prasowego. Spodziewałem się mniej więcej takich rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem. I jakie było moje zdziwienie, gdy ja do tego samochodu po prostu wsiadłem. Naprawdę dawno nie przeżyłem takiego pozytywnego zaskoczenia odnośnie jakiegoś samochodu. Być może, na pewno wpłynęło na to, że się tego po prostu nie spodziewałem i założyłem co innego, ale ten samochód, pierwsze wrażenie, robi naprawdę, może nie fantastyczne, ale naprawdę dobre. Szczególnie na osobie, która się tego nie spodziewa. I czemu mówię o tym 10 raz? Bo zakładam, może się mylę, ale zakładam, że wielu z Was ma w głowie taki obraz Fiata Tipo, jaki miałem ja. Czyli samochodu mocno nijakiego. A teraz tak, zaczynając chociażby od wyglądu. Szczególnie w tym kolorze, to się nazywa jakoś papryka czy coś takiego. Chociaż wydawało mi się, że papryka jest czerwona, ale nieważne. Ten samochód jest naprawdę ładny. Jednemu będzie podobał się bardziej, drugiemu mniej. Ja uważam, że wizualnie jest to samochód bardzo atrakcyjny. Pamiętajmy, że mówimy o teoretycznie budżetowym samochodzie.
to w mojej opinii tutaj projektanci zrobili kawał dobrej roboty. Czyli już samo podejście do niego budzi bardzo pozytywne emocje. A ten kolor jeszcze, jak mogę dopowiedzieć, mega wyróżnia się na drodze. Widać go zawsze wśród innych samochodów. Myślę, że bardzo ciekawy wybór. Druga rzecz, jak wsiądziemy sobie do tego samochodu, wsiądziemy za kierownicę, to oczywiście nie zrozumcie mnie tak, że ja twierdzę nagle, że nie wiem, Fiat jest na poziomie Mazdy, jeśli chodzi o wykończenie. Kompletnie tak nie jest. Ale to nie są materiały, które jakoś mi przeszkadzają, które źle wyglądają, źle pachną, źle się je dotyka. Zupełnie tak nie jest. Oczywiście tutaj to słychać, nie lubię pukać w drzwi samochodu, ale zrobię to, bo po prostu słychać tutaj czy gdzieś tutaj niżej, będzie słychać, że to jest słabszy materiał. Ale jak na klasę, w jakiej ten samochód po prostu jest, to naprawdę jest ok. I to, co myślę, że dzisiaj jest ważne dla wielu klientów, ten samochód jest bardzo prosty. Jego nie trzeba się uczyć. Tysiąc razy o tym mówię, ale jak to jest, to wspominam. Klimatyzacją sterujemy za pomocą ogromnych pokręteł, żadnego dotykowego badziewia gdzieś tutaj. Co prawda ta klimatyzacja jest jednostrefowa, ale myślę, że spokojnie wystarczy. Obsługa jest banalnie prosta. Tak samo obsługa systemu inforozrywki. On jest dość szybki, jest przejrzysty, trzeba się paru rzeczy nauczyć, ale myślę, że wystarczy sobie przeklikać te funkcje kilka razy i spokojnie się tego nauczycie. Jedna może uwaga, jeśli ktoś korzysta z nawigacji fabrycznej, nie wiem, czy ktoś korzysta z takich nawigacji w dzisiejszej dobie, ale jeśli korzystacie, no to tutaj nie pokorzystacie, bo takiej nawigacji po prostu nie ma. Ale ja bym tego w ogóle nie brał za jakiś minus. Korzystajmy z nawigacji, z telefonu, mapa googlowska to jest najlepsze, co póki co przynajmniej zostało wymyślone, więc wystarczy przerzucić sobie CarPlaya czy Android Auto i mamy mapę googlowską, nie ma tematu. Jeśli ja miałbym się do czegoś przyczepić, to taka może trochę dziwna rzecz, ale spróbuję sobie to przeklikać, może mi się uda. Jest. Kto wymyślił, aby przy tak fajnej czcionce, ja już mówiłem o tym przy 500, naprawdę świetna czcionka, ogólnie zegarach, które są dosyć atrakcyjne, wymyślić coś takiego, że wskazówka prędkościomierza, zamiast płynnie przechodzić, jak to jest po prostu w każdym samochodzie, ona skacze. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest ciężko wytłumaczyć, ciężko się do tego przyzwyczaić. Ja przez to musiałem to wyłączyć, bo dla mnie nie da się na tym jeździć. Może jak ktoś ten samochód ma dłużej, to po prostu nie zwróci już na to uwagi, ale dla mnie to jest dziwne, bo po co? Powiedzcie mi po co? To jest przykład, gdzie lepsze jest wrogiem dobrego. Ale to jest pierdoła. Można to przełączyć i ja to właśnie zrobię, bo nie będę się męczył. Przełączamy sobie na takie informacje. Może to nie wygląda jak zegary, jakieś takie najnowocześniejsze, ale one są ok. No ale dobra, skoro powiedziałem, że mam diesla, wiecie już, że w środku jest całkiem znośnie, to porozmawiamy sobie dalej, jak ten samochód jeździ. Ja pokonałem od wczoraj jakieś 700 km, z czego w większości była to autostrada i ja nigdy nie pomyślałbym, że Fiat Tipo to będzie całkiem fajny towarzysz podróży na autostradzie. Oczywiście jest miliard samochodów, które są w tej konkurencji lepsze, albo zdecydowanie lepsze. Ale cały czas załóżmy, że jesteśmy w samochodzie budżetowym, bo tak jest z założenia. Przejdziemy sobie do tego oczywiście na końcu. To biorąc pod uwagę, że jesteśmy w budżetowym samochodzie, który z założenia nie ma służyć do pokonywania jakichś wielkich dystansów, to ja również spodziewałem się, że w tym samochodzie będzie przede wszystkim głośno. I to jest moje kolejne zdziwienie. Znowu, nie zrozumcie mnie, że w tym samochodzie jest jakoś niesamowicie cicho, bo oczywiście nie jest, ale kolejny aspekt, w którym spodziewałem się, że Tipo będzie dużo gorsze. Może odniosę go do innego samochodu, którym jechałem tą samą drogą, tą samą autostradą tydzień temu, czyli do Hondy HR-V. Oczywiście powiecie, że samochód wyższy, może ciężko porównywać, bo ma w tym aspekcie trudniej. Okej, ale to jest Fiat, a tam była Honda. Teoretycznie marka dużo bardziej prestiżowa i ja mam wrażenie, że w HR-V-ce było dużo głośniej niż w Tipo. Ja zawsze polecam, jeśli chcielibyście taki samochód wykorzystywać dużo w trasie, to koniecznie go weźcie i sprawdźcie go właśnie na trasie, aby tu nie było rozczarowania, bo wyciszenie to jest trochę jak z muzyką. Jeśli nie jest to jakaś skrajność, to jest bardzo indywidualny aspekt, ale moim zdaniem ten samochód jak na klasę, którą reprezentuje, jest całkiem dobrze wyciszony. A teraz przechodzimy do rzeczy najważniejszej, czyli do spalania, bo oczywiście mówimy o dieslu, więc w tej kategorii Tipo powinno brylować. Czy tak jest? Zdecydowanie tak jest. Może to nie jest jakoś mocno dziwne, no bo diesel ma mało palić, ale ja testując przeważnie hybrydy, bo dziś praktycznie każdy samochód to hybryda,
no to nie są samochody, które właśnie w trasie są oszczędne. W mieście tak, w trasie nie. A ten samochód, jeśli będziemy jechali pod miastem, potrafi palić poniżej 4 litrów. Udawało mi się uzyskać takie wartości. Normalna jazda ekspresówką to będzie jakieś 5-5,5 litra, natomiast na autostradzie ja zamykałem się w 6,5 litra. Jak będziecie jechać te równe 140, to myślę, że około 6 litrów jesteście w stanie spokojnie osiągnąć. I biorąc pod uwagę, że tutaj mamy 50-litrowy zbiornik, to jeśli to nie będzie autostrada, tylko właśnie ekspresówki, czy gdzieś jeszcze powiedzmy wolniejsze drogi, to zrobić tym samochodem 1000 km to nie jest żaden problem. Tanio oczywiście i tak nie będzie, bo tankowałem przed chwilą i 8,24 diesel, także kciuk dla stacji benzynowych, ale nadal spalanie 4,5, wow. Przypomnę, że jedziemy kombi i nawet podniesionym kombi, więc naprawdę wynik bardzo, bardzo godny uwagi. No i w ogóle samo to, że tu jest diesel, bo rozumiem, gdyby to była duża limuzyna służąca właśnie do jazdy w trasie, mająca rzadko tankować, pokonywać duże dystanse, a dzisiaj diesle niestety, szczególnie w parkach prasowych, giną. Coraz mniej marek, coraz mniej modeli ma w ogóle dostępnego diesla. A tu jest, czyli benzynka, diesel, hybryda i za to naprawdę szacun dla Fiata. Można jeszcze dzisiaj kupić na szczęście diesla, zanim przejdziemy wszyscy na elektryki, to cieszmy się kochać diesle, bo niestety szybko odchodzą. Z rzeczy, które musicie jeszcze wiedzieć, to może mniej ważne, ręczny, oczywiście mechaniczny, audio, gra, tak sobie, nie ma tragedii, ale jak na taką klasę myślę, że jest mocno ok. A z rzeczy ważniejszych to miejsce we wnętrzu. Z przodu oczywiście jest dużo, jak to w każdym samochodzie, w Smarcie też jest dużo miejsca z przodu, natomiast bagażnik. I tu mówię o wersji kombi, która ma 550 litrów. To brzmi bardzo dobrze, ale ja muszę powiedzieć, że mi się wydaje, że tutaj tych litrów jest więcej. Szczególnie, że zobaczcie, ile tu jest miejsca pod podłogą. To jest po prostu jedno wielkie wow. Oczywiście nie mam tutaj koła zapasowego, ale ja mam wrażenie, że tutaj zmieszczę całkiem dużą torbę, więc jest naprawdę dobrze. W wersji hatchback to będzie już 440 litrów, ale to jest nadal ok. Natomiast wracając do środka samochodu, siedzę sam za sobą, zobaczcie, na nogi również miejsca zupełnie mi nie brakuje. Mam wystarczającą przestrzeń, żeby jechać nawet gdzieś dalej. I podobnie jest nad głową, nie uderzam w dach, mogę się wyprostować, nie ma tutaj żadnego problemu. Pod tym względem w Tipo jest naprawdę dobrze. No i jeszcze pytanie, jak ten samochód jeździ? Nijak. To nie jest samochód do zabawy, to nie jest samochód do szybkiego pokonywania zakrętów, na których się przechyla dość mocno. Wpływa oczywiście na to troszkę podniesione nadwozie. Tutaj mamy prześwit w okolicy 17 cm, więc całkiem sporo. Ale tak jak mówię, oczywiście to nie jest samochód do latania po zakrętach. On nie ma dawać z założenia przyjemności z jazdy, którą w pewnym stopniu daje, albo może inaczej. Ten samochód mi zupełnie nie przeszkadzał. Pokonałem nim te 700 km w 2 dni, nie jestem w ogóle zmęczony. To nie jest jakiś wielki dystans, ale są samochody, które już po takim dystansie dają się we znaki. Ten mi się nie dał, czyli musi mieć wygodne fotele, bo zupełnie na nie nie narzekałem. Tutaj też spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. Nie bolą mnie plecy, było naprawdę wygodnie. A jeszcze muszę zaznaczyć, że to jest kombi i jest to bardzo zwrotne kombi. A jak nie bardzo, to jest zwrotne, bo tutaj kilka razy gdzieś myślałem, że się nie zawinę, a się zawinąłem, więc kolejny plus. Czym różni się wersja cross? No to na szybko. Znajdziemy tu przede wszystkim czarne plastikowe nakładki na nadkolach, srebrne osłony zderzaków, szersze opony, relingi dachowe, a przede wszystkim podniesione zawieszenie z 13 do około 17 cm i właśnie to moim zdaniem w Tipo Cross jest najważniejsze. Wspomnę chociażby, że Tipo Cross to oczywiście nie jest samochód w żaden teren, ale jeżdżąc nim przez ostatni tydzień nie były mi straszne żadne krawężniki w mieście czy jakiekolwiek inne przeszkody, które tutaj spotkamy. Także jeśli zależy Wam na podniesionym kombi, to Tipo Cross powinien spełnić Wasze wymagania. No i dobra, podsumowując, jaki zatem jest ten dzisiejszy Fiat Tipo? Bo albo mówię, że coś nie jest wcale takie złe, albo mówię, że część rzeczy jest naprawdę dobrych. Tylko skąd się to wszystko bierze? Bo to się nie bierze z niczego. A mianowicie bierze się to z tego, że ten samochód po prostu nie jest już tani. Jeśli odniesiemy do innych aut, to pewnie nadal będziemy mogli powiedzieć, że to jest samochód budżetowy. Tylko czy samochód budżetowy? Po pierwsze, albo może nie powiem jeszcze od ilu się zaczyna. Zróbmy sobie taki eksperyment.
Ja mówię Fiat Tipo, a Wy teraz na szybko, tylko bez szukania, bez kombinowania, pomyślcie sobie kwotę, od jakiej Waszym zdaniem ten samochód się zaczyna, ile powinien kosztować najtańszy Fiat Tipo. Dobra, 3, 2, 1. Pomyśleliście jakąś kwotę? No to mówię, to jest prawie 90 tysięcy złotych. Podstawa. Ja strzeliłem 60. Jak się zastanawiałem, ile on może kosztować? 65, 70. Prawie 90 tysięcy. Ile kosztują inne wersje? Podstawowy wariant Tipo, który zresztą nazywa się Tipo, więc kupujesz Fiata Tipo, Tipo. To koszt 89 300 zł. Diesel to wydatek minimum 105 500 zł, a hybryda startuje z poziomu 116 400 zł. Ważna rzecz, mówimy tutaj o cenach wersji kombi, która jest około, podkreślam około, 5000 zł droższa niż hatchback. I jeszcze jedna ważna rzecz, Tipo teoretycznie występuje również w wersji sedan, ale w cenniku na rok 2022 takiej wersji nie znajdziemy. Z jednostek napędowych mój wybór to zdecydowanie diesel, który moim zdaniem jest optymalną jednostką do tego samochodu. Ja wybrałbym wersję Cross i dorzucając do niej parę dodatków musiałbym wyłożyć około 115 tysięcy złotych. A więc tak jak widzicie, jeśli chcecie mieć dzisiaj Tipo diesla całkiem fajnie wyposażonego, czy może po prostu wyposażonego tak, żeby nim wyjechać z salonu, to będzie to 110-115 tysięcy. Jak będziecie chcieli hybrydę, to będzie więcej, około 120 tysięcy. To jest Fiat Tipo budżetowy samochód, więc właśnie stąd bierze się to całe moje zaskoczenie. To, że ten samochód całkiem fajnie jeździ, jest całkiem dobrze zrobiony, ale on po prostu nie jest już dzisiaj tani. Chyba że odniesiemy do innych aut, to wtedy okaże się, że on jest nadal sporo tańszy właśnie od większości rywali i to, że on jest tańszy, ok, możemy użyć tego słowa. Mi nie przejdzie przez usta stwierdzenie, że ten samochód jest tani, bo kiedyś taki był, ale to kiedyś już minęło. Podsumowując, dla mnie jedno z największych pozytywnych zaskoczeń od bardzo dawna. Naprawdę całkiem ciekawy samochód, przestronne auto z dużym bagażnikiem, sporym środkiem, całkiem dobrze zrobione, bardzo proste. Jeśli to jest dla Was ważne, czy dla kogoś, komu będziecie powiedzmy polecać samochód, nie wiem, rodzice, dziadki, kolega, koleżanka, jak szuka prostego samochodu, to tutaj dobrze trafi, bo z tym samochodem kompletnie nie trzeba się męczyć. Wsiadasz, wiesz, jedziesz. Samochód całkiem atrakcyjny wizualnie. Myślę, że całkiem ciekawa propozycja dla rodziny. Dla rodziny z dzieckiem, czy może nawet z dwójką. Przez to, że ten samochód ma całkiem duży bagażnik, to przy dzisiejszych chorych cenach, już sporej cenie Tipo, to nadal jedna z tańszych propozycji, a dzisiaj tańsza nie oznacza tania, ale tańsza nie oznacza już też słaba, bo to nie jest słaby samochód. Dzięki za dzisiaj, dajcie znać, co Wy myślicie o Fiacie Tipo. Czy on Wam się w ogóle podoba? Czy taki samochód moglibyście kupić? Jak byście porównali go na przykład do rywali, czyli na przykład Daci, Sandero, Stepway? A z mojej strony na dzisiaj byłoby to już tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, kliknijcie ten słynny dzwoneczek, aby YouTube powiadomił Was, że na mój kanał wjechał kolejny materiał. Dzięki, trzymajcie się, cześć!